witam bardzo serdecznie. Hubert Konieczny, jestem trenerem grupy młodzieżowej w KS Olimp Gościno. Jestem pomysłodawcą turnieju mikołajkowego w Gościnie, organizowanym wraz z lokalną społecznością, rodzicami oraz wraz z lokalnymi przedsiębiorcami, jak i samorządem Urzędu Miasta, za co bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim za wsparcie, którzy przyłożyli się do tak wspaniałej inicjatywy, jaką jest po prostu łączenie pasji gry w piłkę nożną wraz z świąteczną i rodzinną atmosferą, która tak naprawdę zaczyna się od święta Mikołajek. Dzieci, przyjechało do nas prawie 100 dzieci z całego regionu, z powiatu kołobrzeskiego. Zaprosiliśmy też Gwardię Koszalin. Wszystko idzie na razie zgodnie z planem. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tak licznej grupy odbiorców i tego, że nasz turniej i to wydarzenie tak zainteresowało lokalną społeczność, jak i też firmy z powiatu kołobrzeskiego, dzięki którym uzyskaliśmy odpowiednie środki, aby odpowiednio nagrodzić i uszczęśliwić dzieci u nas tutaj na hali przy szkole w Gościnie. Bardzo mocno dopingują dzieci, to jest po prostu siła i jeszcze raz siła. Wspomagamy trenerów, organizujemy przy tym wszystkim poczęstunek, więc tutaj też jest bardzo duża pomoc dla trenerów przy organizacji całego turnieju. Marcin grał już mecz. Marcin w ogóle bardzo długo już trenuje, bo praktycznie od samego początku, jak tylko powstała drużyna z Kratów, także byliśmy pierwszymi chyba uczestnikami. Na pewno dla dzieci ważne jest to, żebyśmy uczestniczyli w tym wszystkim, czyli tak jakby jeżeli przyprowadzamy dziecko na trening, to dzieci szukają oczami, czy rodzice są, bo to dla nich jest ważne, czy strzelili bramkę, obronili i wspomagamy po prostu w ten sposób swoje dzieci. Bardzo zapraszamy w takie różne dnie, jedzeniki, różne takie akcje. No dzieci tutaj, no przede wszystkim się dobrze bawią. My jako rodzice staramy się tutaj wyjść do nich z taką inicjatywą, żeby odczuły to w formie zabawy, żeby odczuły to w formie takiej no też rywalizacji, tak? No bo też tutaj o tą rywalizację chodzi, ale aż nie z takim naciskiem na tą rywalizację. Mają się przede wszystkim dobrze bawić, być szczęśliwe i po prostu czerpać z tej piłki wszystko co najlepsze. Przygotowaliśmy poczęstunek w formie ciast, kawy, herbaty i innych zdrowych też przekąsek dzięki firmie Polmlek, która bardzo mocno nas wsparła. Dodatkowo mamy na całym turnieju Mikołaja, z którym przeprowadzam konkursy dla uczestników, jak i dla publiczności. Są to konkursy tak naprawdę, każdy w nich wygrywa, bo chodzi o inicjatywę tą świąteczną. Dodatkowo na sam koniec dla każdego uczestnika, dzięki wsparciu samorządu, mamy przewidziany dla każdej drużyny puchar, dla każdego uczestnika jest przewidziany medal, dyplom za uczestnictwo oraz paczka mikołajkowa ufundowana przez naszych partnerów, którzy wzięli udział w przygotowaniu dzisiejszego turnieju.